Hej diamenciki, z tej strony Ania i witam Was w dzisiejszym filmiku na moim kanale, w którym chcę się z Wami podzielić moim najnowszym odkryciem. Może niektórzy z Was pamiętają, że pod koniec zeszłego roku nagrałam filmik, w którym opowiadałam Wam o darmowych Simsach, wtedy chodziło o dwójkę i niestety w momencie, gdy ja Wam o tym powiedziałam, to już ta oferta nie była aktywna, także trochę kiepsko, że dałam Wam wtedy taką nadzieję, ale myślę, że tym uda mi się Wam to wynagrodzić. Gra, którą mam na myśli i gra, którą w tej chwili widzicie na ekranie, to jest 3SO i jest to reimplementacja gry The Sims Online. Nie wiem jak Wy, ale ja byłam, wydaje mi się, że troszeczkę za młoda, żeby pamiętać tą grę, o ile w Simsy 1 grałam i bardzo je uwielbiałam, to mój angielski na pewno nie był na tyle dobry, żebym potrafiła grać w wersję tej gry, która była nie tylko po angielsku, ale można tam też było grać z innymi osobami. Ta gra upadła lata temu i jej całkowicie zostawiło ten projekt, ale znalazł się pewien młody człowiek o imieniu Rhys, który zdecydował się poddźwignąć tę grę i w tej chwili z całym zespołem, nie mając za to ani grosza, rozwijają tę grę, naprawdę zmieniając ją nie do poznania. Zacznijmy grać, bo nie mogę się doczekać, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w środku, także w tej chwili na ekranie widzicie moich Simów. Każdy użytkownik może mieć ich 3. Nie można nimi oczywiście grać w tym samym czasie, bo nazywa się to multisiming i jest to zabronione, także wybierzemy jedną z moich simek i chciałabym pokazać Wam Delilah, to jest moja główna simka. I Delilah jest akurat jedyną simką, o której nic nie budowałam, bo jest ona współlokatorką w The Newbie Hub. Przez pierwszy tydzień możecie tutaj 2 razy szybciej się uczyć i zarobić 2 razy więcej pieniędzy, także to jest bardzo fajny sposób na start. Ja sama zaczynałam właśnie na tej parceli, dlatego mam właśnie do niej taki sentyment. O ile trwają prace nad tłumaczeniami, to w tej chwili gra jest całkowicie po angielsku i jest to beta, także to też trzeba brać pod uwagę, że ta gra nie jest skończona i wciąż nadchodzą pewne zmiany. Jedną z najnowszych zmian są sąsiedztwa. W tej chwili widzicie na ekranie wszystkie te okolice, które zostały stworzone, jest ich naprawdę dużo. Sąsiedztwa mają swoją nazwę, opis, a nawet burmistrza, to jest powoli wprowadzane w tej chwili, tylko 2 sąsiedztwa mają swojego burmistrza, prezydenta i w tym między innymi właśnie moja okolica, którą jest Clover Heights. Tutaj mieszkają właśnie wszystkie moje simki, także bardzo chciałabym Wam pokazać The Newbie Hub, czyli miejsce, w którym bywam najczęściej. Jest dość ciemno, bo jest 7 rano, tak właśnie zawsze się dzieje, że gasną wszystkie światła i jest tak pomarańczowo. Ale dobra, zrobię coś do jedzenia, gotować mogą jedynie właściciele oraz współlokatorzy, także póki nie macie jakiegoś tam swojego miejsca, to musicie prosić ludzi, żeby Wam zrobili coś do jedzenia, ale naprawdę nigdy nie ma z tym problemu, wszyscy są w tej grze naprawdę przemili. Jeszcze jedna z takich szałowych rzeczy, którą naprawdę ciężko jest aż mi uwierzyć, to jest to, że ta gra była zrobiona w 2D. Można było w to grać tylko oglądając Simów z 4 różnych kątów. Zresztą tak samo było stworzone Simsy 1, na której podstawie była robiona ta gra. W tej chwili grę można oglądać z każdego kąta, co jest naprawdę dla mnie niewyobrażalne, żeby zrobić coś takiego w grze, bo każdy obiekt wymaga przerobienia. I tak jak z tłumaczeniami, tak samo właśnie obiekty przerabiają gracze. Umowa z EA była taka, że tę grę można będzie odtworzyć, ale nie można na niej zarobić nic, także nie można przyjmować żadnych donacji, a sam serwer kosztuje, samo utrzymywanie tej gry oraz rozwijanie jej to jest naprawdę masa czasu. Także naprawdę ta społeczność jest niesamowita i o ile sama w sobie gra mogłaby się komuś znudzić dość szybko, to ja się po prostu zakochałam w tych ludziach. To jest niesamowita społeczność, dzieją się tu różne eventy. Ja na samym początku mojej gry miałam okazję być na rozdaniu nagród, które dzieje się raz w roku. Wtedy na jednej parceli zebrało się prawie 150 osób. Zarabiać w tej grze można z pomocą Money Objects, czyli na przykład możemy rysować obrazy, robić dżemy, ale są też inne sposoby, między innymi pójście do pracy. Są fajne 4 kariery, w których możemy towarzyszyć naszemu Simowi. Jest to między innymi restauracja, którą kocham całym sercem i naprawdę to jest masa zabawy. O ile naprawdę jest tu o wiele, wiele więcej do pokazania, to zajęłoby mi to prawdopodobnie całą wieczność, mogłabym na ten temat zrobić cały osobny kanał, bo czuję się z tą grą już naprawdę bardzo blisko związana i czuję, że zostanę tu na bardzo długo.
Chciałabym jeszcze zobaczyć, jakie parcele są w tej chwili aktywne, bo nagrywam to mniej więcej koło południa, także jeszcze nie ma tutaj tak dużo osób. Najciekawsze są bardzo późne wieczory, także zazwyczaj właśnie tak około 20-22. O tej porze mało osób jest aktywnych, zazwyczaj poniżej setki i tak jak widzicie z Welcome Lat to właśnie The Newbie Hub jest otwarte, ale są też inne kategorie, takie jak Money Lat. Na tych parcelach najprościej jest zarobić pieniądze, używając właśnie tych obiektów do zarabiania. Są też Skilling Lats, czyli miejsca, w których prędkość nabywania nowych umiejętności jest najszybsza. To jest jedna z moich ulubionych parceli i gdy potrzebuję zdobyć jakąś nową umiejętność, to właśnie zawsze przychodzę tutaj. Tak jak widzicie, są z przodu książki, szachy, lustra, wszystko, co potrzebujecie, żeby zdobyć jakieś nowe umiejętności. Czasem niektóre parcele specjalizują się w na przykład dwóch czy trzech umiejętnościach i takie są bardzo fajne, ale tak jak widzicie, da się też zrobić wszystkie umiejętności na jednej parceli i tak właśnie bardzo dużo osób robi. Jest jeszcze o wiele więcej innych kategorii, każda z nich ma swoją ikonkę, także na pewno polecam Wam zajrzenie do każdej z tych kategorii, bo każda z nich ma coś innego albo różne inne obiekty, albo na przykład w niektórych miejscach prościej jest zapełnić potrzeby, także jest to stworzone w taki sposób, żeby nie zostawać na jednej parceli, która ma wszystko, tylko właśnie podróżować, zwiedzać i odkrywać nowe miejsca, bo to jest właśnie jedna z najciekawszych rzeczy w tej grze. Okej, o ile mogłabym tak robić wieczność, to naprawdę wydaje mi się, że przekazałam już Wam wszystkie takie podstawy na temat tej gry. Także co będę Wam podlinkować? Tę grę jest całkowicie darmowa. Rejestrujecie się na stronie, którą macie podlinkowaną, pobieracie stamtąd grę, instalujecie ją i wtedy możecie się już logować za pomocą tych danych z konta, które założyliście wcześniej i jesteście w grze. Także to już tyle, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję zobaczyć się niedługo w grze, albo w The Newbie Hub, albo w tej mojej nowej parceli, nad którą w tej chwili pracuję. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.